Dzień dobry Państwu. Panie ambasadorze, panie i panowie profesorowie, szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie w Bibliotece Uniwersyteckiej, również w imieniu jej magnificencji rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pani profesor Katarzyny Hałasińskiej-Macugow. Spotykamy się dzisiaj na trzeciej i już ostatniej w tym cyklu debacie lemkinowskiej zorganizowanej i przygotowanej przez Fundację imienia profesora Stanisława Geremka. Przepraszam. Bronisława, oczywiście. Przypomnę tylko tematy dwóch poprzednich debat. Pierwszy temat to było pojęcie ludobójstwa we współczesnej polityce międzynarodowej. Druga debata dotyczyła prawa do interwencji humanitarnej. Dzisiaj nasi goście rozmawiać będą o etyce i odpowiedzialności w działaniach wielkich mocarstw, na przykładzie tajnych więzień CIA oraz naruszeń praw człowieka w Federacji Rosyjskiej. Z prawdziwą przyjemnością witam gości Fundacji Bronisława Geremka i naszych, panią Olgę Bobrową, dziennikarkę i reporterkę pracującą dla moskiewskiej Nowej Gazety, wydawnictwa, periodyku opozycyjnego, a przynajmniej tak postrzeganego. Pani Olga Bobrowa od lat relacjonuje dla światowej publiczności właściwie wydarzenia polityczne dziejące się na scenie rosyjskiej i europejsko-azjatyckiej, tak mówiąc ogólnie, można chyba tak to ująć. Witam również serdecznie pana Adama Bodnara, doktora prawa, związanego z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i rozumiem, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest też współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Witamy serdecznie, panie doktorze. Pan prowadzi program spraw precedensowych i obserwatorium działalności CIA w Polsce, czyli bardzo trudne i kontrowersyjne tematy. I nasz trzeci gość, pani Amrit Singh, pracowniczka Programu Narodowego Bezpieczeństwa i Zwalczania Terroryzmu w ramach inicjatywy prawnej sieci Open Society Foundation z Nowego Jorku. Pani Singh monitoruje i prowadzi kampanię Rzecznictwa Interesów w sprawie naruszeń praw człowieka na całym świecie. Goście są z całego świata, zasięg dyskusji na pewno będzie wszechświatowy. Dyskusję prowadzi i moderuje jak zwykle niezastąpiony w tym gronie pan redaktor Konstanty Gebert, komentator Gazety Wyborczej i żydowskiego miesięcznika Midrasz. Witamy bardzo serdecznie, panie redaktorze. Witamy naszych gości. Dziękuję Fundacji Bronisława Geremka za wybór tego miejsca. Witam serdecznie cały zespół Fundacji Bronisława Geremka obecny tutaj i cieszę się, że wybraliście państwo bibliotekę. Życzę twórczego i ciekawego wieczoru dla wszystkich. Dziękuję. A my oczywiście bardzo dziękujemy pani dyrektor za gościnę i za powitanie. Niezastąpiony Konstanty Gebert chciałby się tutaj zapaść pod ziemię, ponieważ sobie właśnie przypomniał, a wiąże się to bezpośrednio z tematem naszej debaty, że zapewniałem rozmaitych naszych zagranicznych kolegów, że żadnych więzień CIA w Polsce na pewno nigdy nie było, no bo przecież gdyby były, to Gazeta Wyborcza by o nich wiedziała. Naprawdę takie głupoty mówiłem z kamienną twarzą i sam w nie wierząc. I myślę, że jest to jedna z tych spraw, o których warto, żebyśmy dziś porozmawiali. Czyli co tak naprawdę wiemy o tym, co państwa robią w naszym imieniu. Na ile rzeczywiście chcemy wiedzieć. A na ile godzimy się na to, by państwa działały sobie w strefie szarej, byleby to dobrze wyszło. To nie jest tylko kwestia zagraniczna.
nie tylko były u nas, wszystko na to wskazuje, mam nadzieję, że czas przeszły jest tutaj uzasadniony, były u nas więzienia CIA, ale byliśmy w Iraku, jesteśmy w Afganistanie, mamy proces o domniemane zbrodnie wojenne. Na ile pozwalamy naszemu państwu, żeby działało tak daleko od naszych granic albo wewnątrz naszych granic, tak daleko od obowiązującego w Polsce prawa? A szerzej, i to jest pytanie do naszych panelistów, na ile w ogóle mamy państwu zaufać? Znaczy nie państwu tu obecnym oczywiście, tylko państwom, którym powierzamy nasze bezpieczeństwo i od których oczekujemy, że wywiążą się z tego zadania, nie łamiąc prawa. Bo, i tutaj chciałbym być adwokatem diabła, państwo tutaj nie ma łatwego zadania. Powierzamy państwu nasze bezpieczeństwo, oczekujemy, że państwo się z tego wywiąże. W temu bezpieczeństwu zagrażają ludzie, którzy nie chcą przestrzegać reguł gry. Czy żądając od naszego państwa, żeby przestrzegało prawa przeciwko ludziom, które tego prawa nie przestrzegają, czy nie każemy mu, żeby walczyło z jedną ręką zawiązaną za plecami? Dla nas w Polsce są to świeże pytania. Dopiero odnajdujemy się w roli uczestnika globalnych procesów. Ale w Rosji, w Stanach Zjednoczonych te pytania zadawano, a przynajmniej powinno się było zadawać, już od dawna. W Stanach nawet udzielano na nie odpowiedzi. Chciałbym prosić naszych gości, żeby tak w tej kolejności, w jakiej byli przedstawiani, czyli alfabetycznej, nie tyle próbowali udzielić odpowiedzi na pytania, bo na tak postawione pytania nie ma pewnie dobrych odpowiedzi, ale by podzielili się z nami swoją wiedzą o tym, co robią ich państwa i o tym, na ile społeczeństwa interesują się tym i stawiają swoim państwom pytania. I chciałbym wobec tego poprosić Olgę Bobrową, żeby zabrała głos jako pierwsza. Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что сейчас я буду говорить во многом о вопросах, которые, возможно, не на слуху в польском обществе, потому что, по моим ощущениям, интерес к тому, что происходит на Российском Кавказе, он несколько утих, с того времени, как прошла Первая Чеченская и с того времени, когда началась Вторая Чеченская война. Тем не менее, несмотря на то, что российское государство официально никак не именует происходящее ныне на Российском Кавказе войной, по факту, по оценкам правозащитников, по оценкам журналистов, людей, которые плотно работают там, на Кавказе, мы имеем не что иное, как войну. Это гражданская война, достаточно кровопролитная. Ежедневно, каждый день там... Я буду стараться. Хорошо, я буду стараться. Каждый день гибнут люди. Часто это люди, которые носят погоны, что закономерно на войне, мы понимаем. Часто это гражданское население, не имеющее ничего общего ни с одной из противоборствующих сторон, милиции, правоохранители, прочие, с одной стороны, и террористы, скажем так, с другой стороны, гражданское население тоже гибнет. И по моему мнению, мы имеем не что иное, как войну на Кавказе. Я позволю себе начать с вопроса о том, хотим ли мы, общество, знать о том, что государство делает, для того, чтобы гарантировать, для того, чтобы защитить мои права. Мои права как гражданина, скажем. Я на этот вопрос отвечаю для себя однозначно положительно. Я постараюсь разделить свое убеждение на какие-то мелкие примеры, которые, как мне кажется, абсолютно доказывают, почему нам выгоднее знать о том, что государство делает для того, чтобы гарантировать наши права. Последний теракт в Москве.
Мы знаем, в Домодедово взорвался террорист-смертник. Это унесло несколько десятков человеческих жизней. Этот теракт не последний, как мы понимаем, как все в российском обществе понимают, в ближайшее время. И сравнительно недавно мы имели предыдущий крупный теракт, двойной взрыв в московском метро, где тоже было достаточное количество жертв. Значит, человек, который взорвался в аэропорту Домодедово, значительное количество его родственников так или иначе в той или иной вот правовой форме прошло через органы милиции, органы ФСБ или через давление других структур, которые часто, ну как бывает у нас на Кавказе, совершенно не представившись, действовали в их отношении. Его близкий родственник был похищен до сих пор неустановленными структурами. Его труп вскоре нашли, он был совершенно в безобразном состоянии, и понятно, что этот человек умирал очень жестокой смертью. Я не знаю, послужило ли это окончательной причиной для того, чтобы этот мальчик, а это действительно очень молодой человек был, для того, чтобы он принял решение для себя стать террористом-смертником. Вот в этом случае не знаю. Однако я знаю много других случаев, когда люди принимали решение уходить в лес. У нас на Кавказе, в России говорят, уйти в лес, это значит, ну, человек взял в руки оружие и разорвал социальные связи с обществом. Когда именно насилие в отношении близких становилось причиной для принятия этого решения. Когда люди брали в руки оружие для того, чтобы противостоять милиции, как в качестве ответа, в качестве реванша, возможно. Для себя я понимаю, что это абсолютно не путь. То есть насилие не может быть ответом на насилие. И в то же время я понимаю, что это объективный ответ в тех условиях, когда у государства невозможно найти защиту от насилия со стороны правоохранительных органов. Когда люди не видят защиты от государства, от действий самого государства. Я понимаю, что в конечном счете это угрожает моей личной безопасности, безопасности моих близких. Кажется, что Кавказ далеко, 2 часа лететь до Кавказа, примерно как от Москвы до Варшавы по времени. И многим кажется, что это далеко, что то, что происходит там, это абсолютно другая планета. Но это по-настоящему не так. То есть мы знаем, что мы не знаем, в какой момент следующий мальчик примет решение взорвать себя в московском аэропорту. Именно потому, что российское общество путем насилия попыталось, российское общество, я имею в виду государство, да, попыталось каким-то образом установить там порядок. Насилие не путь. Еще вот прозвучал любопытный вопрос. Насколько общество интересуется? Вот то, о чем я вам сейчас говорю, это позиция сравнительно небольшой части российского общества. То есть, как ни странно, общество во многом апатично. Я вам должна сказать, что вот теракты, которые происходили в Москве и других городах прежде, они вызывали несопоставимо больше резонанс. Первая чеченская война, ну и это объективно, имела колоссальный резонанс в российском обществе. Интерес ко Второй чеченской войне был менее значим. То, что происходит сейчас, если на Кавказе, вот это, кстати, тоже момент, о котором мы не устаем говорить. Если взрывается бомба в Москве, об этом газеты пишут 3 недели, без конца в каждом номере. Если что-то взрывается на Кавказе, с теми же жертвами, иногда даже и с большими, часто об этом даже и не пишут. То есть это вот объективно, вот это так, это как будто бы оторванный ломоть. Часть территории, которая как будто не имеет отношения к моей родине, к моему государству. Однако, как показывает практика, то, что происходит там, и состояние законности там самым непосредственным образом связано с состоянием законности и с насилием на прочей территории России. Вот и мы поговорили с вами о том, что неизбежен разговор о том, как устранение Бен Ладена прозвучало в российском обществе, как люди на него посмотрели. Вот это тоже такой интересный контрапункт, который позволяет нам взглянуть на разницу во взглядах российского общества и российского государства. Мы понимаем, государственные машины, да, и людей. В чем их разница во взглядах на проблему терроризма? Сегодня я имела несколько раз разговор о смерти Бен Ладена и о том, как это было отражено в польских СМИ.
И я поняла, что существует колоссальная разница между тем, как это описывалось у вас и как это описывалось у нас. Основной упор и основной интерес российских журналистов делался вовсе там не на вопрос, были ли соблюдены все права, законно ли было устранение или необходим был все-таки суд, задержание и так далее. Вопрос стоял иначе, действительно ли он убит? И если он убит, и американское общество по этому поводу ликует, то сильно ли отличается американское общество от тех же самых радикальных фундаменталистов, которые ликовали прежде по поводу того, что случилось в Америке 11 сентября. И вот сама эта постановка вопроса говорит о том, что, вероятно, российским властям совершенно неинтересно говорить о том, насколько, скажем, легитимно было его устранение. Потому что как только разговор переходит в эту плоскость, неизменно встает вопрос о том, насколько легитимно и насколько законно поведение российских властей, российских силовиков в отношении людей, которые названы, и даже не судом названы, а часто произвольно названы, террористами и людьми, нарушившими закон. А мы понимаем, что часто в России поименование человека террористом – это просто инструмент для его устранения. Ты можешь быть неудобен, тебе могут так просто лично отомстить. И если существует механизм ликвидации человека посредством одного только голословного обвинения в причастности так или иначе к террористическим деяниям, то вот многие обстоятельства наталкивают меня на мысль о том, что в частности российскому государству совершенно невыгодно устранение такого механизма. Поэтому, возвращаясь к изначальному вопросу, я хочу сказать, что я однозначно отвечаю «да» на вопрос о том, хочу ли я знать, какими средствами государство устанавливает законность и как оно гарантирует мою безопасность. Потому что гарантии моей безопасности, они в том числе и в методах, которыми действует мое государство. Мое государство, к сожалению, не всегда действует честными, чистыми методами и теми методами, которыми бы я ему дозволила действовать, если бы я реально имела какое-то влияние на то, как действует мое государство. Спасибо. Я хотел припомнить, что пани Ольга ма wszystkie powody, żeby obawiać się o bezpieczeństwo swojej gazety, w której pracuje. 6 dziennikarzy Nowej Gazety zostało zabitych. Nikt za te zbrodnie nie został skazany. I myślę, że istnieje związek między tym, że społeczeństwo rosyjskie zdaje się zostawiać swojemu państwu wolną rękę, żeby zrobiło porządek na Kaukazie, a w tym, że bycie dziennikarzem w Rosji jest zawodem najwyższego ryzyka. Chciałbym tylko po prostu powiedzieć, że to, że wam się chce i że macie tą odwagę, budzi moje gigantyczne uznanie i wdzięczność, bo... A, co ja będę... Спасибо, Константин. Вы мне позволите, пожалуйста, короткую ремарку? Буквально на прошлой неделе вынесен приговор по делу убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Это пожизненное наказание одному из убийц и 18 лет тюремного заключения для другой. Вот. Да. Chciałbym jeszcze tylko dorzucić taki cytat z Aleksandra Hercena, który mnie kiedyś olśnił i bardzo mi pomaga rozumieć to, o czym nam pani Olga opowiadała. On, pisząc o stłumieniu powstania styczniowego, napisał, jeżeli ktoś się godzi na przemoc na ulicach Warszawy, to się godzi na przemoc na ulicach Petersburga. To jest transakcja wiązana. I mam wrażenie, że także i współczesne dzieje Rosji, i nie tylko Rosji zresztą, potwierdzają trafność jego słów. Jak to wygląda z naszej prowincjonalnej polskiej perspektywy? My owszem, pewnie mieliśmy jakieś więzienia, my owszem coś w tym Iraku czy coś w tym Afganistanie, ale generalnie rzecz biorąc, ja nie mam poczucia, i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale nie mam poczucia, żeby społeczeństwo polskie czuło, że jego żywotne interesy są w grze. Chciałbym
pana zapytać, jak pan postrzega to, jak państwo polskie dba o nasze bezpieczeństwo i jak pan postrzega to, jak my reagujemy na te działania naszego państwa? Dziękuję bardzo. Szalenie trudne pytanie, bo ja nie wiem, jak państwo dba o moje bezpieczeństwo. Ja jedyne, czego mogę się... Ja raczej wolałbym odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, czy ja po tym doświadczeniu związanym z wyjaśnianiem kwestii więzień CIA ufam państwu. I muszę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że nie ufam państwu, ponieważ to państwo przez od opublikowania pierwszych artykułów przez amerykańskie gazety, organizacje pozarządowe, przez kilka lat konsekwentnie na wszelkich możliwych forach zaprzeczało jakimkolwiek faktom z tym związanym. Nie było jednego polityka, poza Józefem Piniorem, który byłby na tyle odważny, żeby mówić otwarcie, że coś jest na rzeczy. Przedstawiciele tego państwa nie współpracowali z żadnymi organizacjami międzynarodowymi, które się zajmowały kwestią wyjaśnienia więzień CIA. Co więcej, wszystkie tytuły prasowe, można powiedzieć, temat ignorowały, bądź traktowały właśnie na tej zasadzie, jak pan redaktor powiedział, bądź ewentualnie sprowadzały to do spisku CIA, który ma skompromitować Polskę na arenie międzynarodowej. Ewentualnie, i to się cały czas jeszcze pojawia, czyli słynne, prawda, porównanie do tych Leper miał rację, bo coś w klewkach było. To jest akurat kwestia więzień CIA nie ma kompletnie nic wspólnego z tym, o czym mówił Leper. Natomiast jakby to temat był do tego sprowadzany. I teraz... Z drugiej można by powiedzieć, że Polska teraz jakby spoglądając na to z tej perspektywy popełniła błąd takiej młodej demokracji, która nie była za specjalnie przywiązana do swoich wartości, nowo przyjętej konstytucji, zgodziła się na pewne praktyki, które były absolutnie i są wciąż absolutnie sprzeczne z podstawowymi wartościami stojącymi u podstaw konstytucji. Natomiast z drugiej strony można by powiedzieć, czy jednak ta sprawa nas w jakiś sposób nie powoduje jakiegoś dojrzewania naszej demokracji. Bo jednak jak spojrzymy na to z tej perspektywy kilku lat i porównamy naszą sytuację do chociażby Litwy czy Rumunii, czyli tych dwóch innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, państw okresu transformacji, to jednak jesteśmy w zupełnie innym momencie dziejowym, można powiedzieć teraz. Tak. Doświadczenie Fundacji Helsińskiej, którą reprezentuję, wskazuje na to, że zadziałał taki instrument, jakim jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, za którego pomocą udało się wydobyć dane dotyczące lotów samolotów związanych z CIA i ich lądowań na terytorium Polski. Z kolei od Straży Granicznej udało się uzyskać informacje na temat liczby pasażerów oraz załogi na pokładzie tych samolotów. No i z tych danych wynikało dość ewidentnie, że jednak ktoś na terytorium Polski zostawał. Można powiedzieć, jest taki jakiś paradoksalny, można powiedzieć, efekt rozdzielenia urzędu Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. To jest to, że teraz prowadzone jest śledztwo, do którego to śledztwa przystąpili pełnomocnicy dwóch osób pokrzywdzonych, Al-Nasiriego i Abu Zubaydy. Zresztą tutaj pan mecenas Mikołaj Pietrzak jest na sali. Przy wsparciu organizacji międzynarodowych. Czyli w pewnym sensie coś się dzieje, tak? Jednak te mechanizmy w jakimś tam sensie działają, późno, z dużym opóźnieniem, ale jednak jesteśmy w zupełnie innej sytuacji teraz, niż jest właśnie ta wspomniana Rumunia czy Litwa, gdzie jednak tam te śledztwa albo zostały umorzone, albo nie zostały przeprowadzone w sposób rzetelny. Natomiast to, można powiedzieć, to są te takie, powiedziałbym, pocieszenia, tak? Pocieszenia tej sytuacji, że może jednak nie jest tak źle, skoro jednak coś się dzieje. Ale no, powstaje pytanie, czy gdyby nie nacisk społeczności międzynarodowej, gdyby nie nacisk Dicka Martiego, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, gdyby nie nacisk międzynarodowych mediów, Komitetu Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, organizacji pozarządowych, wielu osób dobrej woli, to czy bylibyśmy w tym momencie? Być może nie. Powstaje też pytanie o przyszłość. No bo nawet jeżeli teraz się mówimy, że prowadzone jest postępowanie, no to pytanie, jak ono się zakończy. Czy zakończy się faktycznie pełnym, kompleksowym wyjaśnieniem tej sprawy? Ja liczę na to, że tak, że polska demokracja pokaże, że to jest możliwe, że jesteśmy w stanie oczyścić się z tej sprawy i udowodnić, że jest to możliwe.
Dla mnie to, co w kontekście tej debaty jest zastanawiające, to jest kwestia roli Stanów Zjednoczonych, prawda? No bo mówimy o tym supermocarstwie, które wywarło wpływ na Polskę, na inne państwa, na to, żeby zainstalować tutaj swoje więzienia i dokonywać dokonywać tortur na terytorium Polski. Z tych danych, które mamy, wynika, że polskie więzienie istniało między 3 grudnia 2002 roku a 22 września 2003 roku. No i byli w nim przetrzymywani wszyscy najpoważniejsi, znaczy kilku najpoważniejszych więźniów CIA i byli poddawani między innymi podtapianiu. To jest to, co jakby wynika z tych różnych dokumentów. Natomiast ciekawe jest to, że Stany Zjednoczone pod naciskiem swojej opinii publicznej wyjaśniły pewne okoliczności związane z więzieniami CIA. Zostały ujawnione różnego rodzaju raporty z kontroli wewnętrznej w CIA, natomiast nie ujawniły niczego, co mogłoby naruszyć interesy sojusznicze, interesy w zakresie współpracy międzynarodowej. W żaden sposób nie współpracują w zakresie wyjaśniania tego, co się działo w Polsce czy w innych państwach. Odmawiają jakiejkolwiek współpracy. Czyli można powiedzieć, ten interes współpracy dyplomatycznej cały czas jest priorytetem. Nie nacisk opinii publicznej, nowojorskich elit, prawda, New Yorkera i publicystów, którzy dążą do tego, żeby to wyjaśnić, ale jednak ten interes dyplomatyczny, interes międzynarodowy. To, co myślę, że jest też w tym kontekście ciekawe, to zastanowienie się, co spowodowało, że takie państwo jak Polska jednak na to się zdecydowało. Jednak zdecydowało się na to, żeby te więzienia istniały. I mi się wydaje, że jest szereg przyczyn i nie można powiedzieć, że to jest jakaś jedna przyczyna. Myślę, że z jednej strony to był pewien brak szacunku dla prawa, dla konstytucji, dla tych nowych standardów, które zostały przyjęte w Polsce i które nie były, tak powiedziałbym, uwewnętrznione, ucieleśnione przez osoby podejmujące decyzje. Myślę, że druga rzecz to jest niewystarczająca kontrola ze strony opinii publicznej. To znaczy podejmowanie takiej decyzji w przeświadczeniu, że i tak się nie wyda. I prawie się udało, można powiedzieć, prawda? No bo przez tyle lat opinia publiczna w Polsce była omamiona tym, że faktycznie nic nie miało miejsca. Myślę, że to, co było dość ciekawe w tej sprawie, to i to jest do teraz, to, że z Polski nie pojawił się żaden ten tak zwany sygnalista, czyli osoba ze służb, która by powiedziała, jak było naprawdę. Do dzisiaj istnieje ta solidarność służby i tego, że nie ma na ten temat informacji. I wreszcie dwie ostatnie kwestie. Myślę, że istniało coś w rodzaju takiego poczucia działania w dobrej sprawie. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ ostatnio chociażby była wypowiedź poważnego dziennikarza, redaktora naczelnego Wprost, który zupełnie otwarcie, bez żadnego skrępowania powiedział, że jak trzeba torturować, to on nie ma nic przeciwko. I myślę, że wielu polityków z jednej strony mówią, okej, konstytucja, absolutny zakaz tortur i tak dalej, ale tutaj trzeba pomagać, tak? Jest słuszna sprawa, ważna sprawa, nasi sojusznicy, byliśmy razem w Iraku, to tutaj w tej sprawie też pomożemy. No i to, co mnie zastanawia i co nie zostało do dzisiaj wyjaśnione, to czy były jakieś motywy osobiste ze strony polityków, bo prawdopodobnie politycy musieli mieć jakiś udział w tych decyzjach, jakieś osobiste korzyści polityczne związane z tym, że taka decyzja została podjęta. Nad tym myślę, że to też jest jeszcze do dzisiaj niewyjaśnione. Proszę to rozwinąć, bo to jest mocno niejasne. Nie, mi chodzi o to, że pojawiają się takie informacje w rozmowach z dziennikarzami, że na przykład mogło chodzić o różnego rodzaju odznaczenia czy docenienia ze strony Stanów Zjednoczonych. Mogło chodzić, można się zastanawiać nad tym, czy to jest związane z jakimiś przyszłymi profitami w zakresie stanowisk międzynarodowych. To tego typu motywacje, podejrzewam, mogły wchodzić w grę przy podejmowaniu decyzji. Pan podejrzewa, czy pan coś wie, ale nie powie? Nie, to ja mogę jedynie tutaj... Nie, absolutnie nie mam wiedzy na ten temat, mogę jedynie podejrzewać. I wreszcie to, co myślę, że ta sprawa pokazała, to jest jedna z takich współczesnych spraw, która pokazała współpracę, taką globalną współpracę organizacji pozarządowych, dziennikarzy, a także rolę internetu w wyjaśnieniu tego typu spraw. I tutaj proszę zauważyć, że to, że wiedza, którą nawet Fundacja Helsińska, jak my przecież prowadziliśmy te nasze działania, to ta wiedza, którą gromadziliśmy, była możliwa dzięki temu, że
Eurocontrol posiadał dane dotyczące lotów samolotów, inna organizacja posiadała inne dane dotyczące tego, kto gdzie był zatrzymany, prawda? I teraz jak się te wszystkie informacje pozbierało razem, to z tego można było stworzyć pewien obrazek. Ale to nie byłoby możliwe, gdyby nie rola kilku osób. Ja uważam, że dla Europy absolutnie kluczową rolę odegrał Dick Marty, czyli senator ze Szwajcarii, który opublikował dwa raporty, był bardzo ostry i niezależny w swoim śledztwie. Niezwykle ważną rolę odegrali dziennikarze amerykańscy, działacze organizacji pozarządowych, ale także, i tutaj o tym trzeba pamiętać, że w tym CIA też znaleźli się oficerowie, którzy zgodzili się na to, żeby mówić o tym, jak było naprawdę, co się działo, dlaczego oni, że oni nie po to składali przysięgę, prawda, konstytucji, żeby godzić się na tego typu praktyki i jednak decydowali się na to, żeby być informatorami dla dziennikarzy. Myślę, że to są bardzo ważne fakty. I na koniec chciałbym powiedzieć, że dlaczego ta sprawa jest tak ważna dla nas wszystkich? Ponieważ ja uważam, nie wiem, tak zawsze żyłem w takim przeświadczeniu, że od Stanów Zjednoczonych można oczekiwać czegoś więcej, że można oczekiwać pewnego szczególnego dbania o standardy praw człowieka, ponieważ to Stany Zjednoczone stawiają się w tej roli promotora praw człowieka i demokracji, a w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone same naruszają te standardy, to podważają swoją legitymację do podejmowania działań na arenie prawno-międzynarodowej. I tutaj ta sprawa to myślę, dość dobrze pokazała. Niedawno była opublikowana taka bardzo ciekawa depesza na WikiLeaks, która właśnie pokazuje to, do czego pokazuje na ten problem tak zwanej równi pochyłej, że jak jedno państwo obniża standard, to co robi inne. A mianowicie ta depesza informowała o tym, jak to jeden przedstawiciel Rosji bardzo interesował się tym, jak wygląda program tortur w Abu Ghraib i w ogóle przetrzymywania więźniów, ponieważ uznał, że coś takiego mogłoby być zastosowane w stosunku do Czeczenów. No i to pokazuje, jak Stany Zjednoczone pozwalają sobie na pewnego rodzaju praktyki, to niestety w ten sposób utwierdzają inne państwa, inne supermocarstwa, ale nie tylko w naruszaniu praw człowieka. No i tutaj był wspomniany Osama Bin Laden. Mi się wydaje, że to jest ten sam problem, prawda? Że doszło do prawdopodobnie pozasądowego zabójstwa, które będzie miało przełożenie na praktyki innych państw w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Bardzo mnie zainteresowało to, co pan powiedział o poczuciu działania w dobrej sprawie, bo myślę, że to jest bardzo ważny element tej motywacji i wiążący się z pewną specyfiką polską. Mianowicie myśmy wywalczyli wolną Polskę, naruszając prawo na prawo i lewo, prawda? Gdybyśmy tego prawa nie naruszali, no to po prostu dalej tkwilibyśmy w systemie komunistycznego prawa. I to, myślę, jest jednym z tych czynników, które sprawiają, że stosunkowo łatwo jest nas namówić do naruszenia prawa, o ile cel jest dobry. Tu mogę? Znaczy tak, ale na to muszę zareagować, bo podstawowy argument podnoszony przez Józefa Piniora, i on akurat ma prawo do mówienia tego, że jego tak wielkie zaangażowanie w tę sprawę jest właśnie związane z tym argumentem historycznym. On mówi, że skoro walczyliśmy o demokrację, skoro walczyliśmy o to, żeby w Polsce były powszechne, żeby były mocne gwarancje praw jednostki, skoro w Konstytucji jest absolutny zakaz tortur nieludzkiego i poniżającego traktowania, skoro Polska i wielu przedstawicieli opozycji tego doświadczyło, to tym bardziej nam nie możemy się godzić na to, żeby tego typu praktyki miały miejsce. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli zakładając, że politycy podejmowali decyzję o umieszczeniu więzień CIA w Polsce, czy godzili się na to, czy przymykali oko, to proszę zauważyć, że to nie byli ci politycy, którzy w czasach PRL-u mogli być narażeni na naruszenia praw człowieka. I dla nich być może te wartości na poziomie takim deklaratywnym były bardzo ważne, no bo brali udział w stworzeniu konstytucji, prawda? Natomiast niekoniecznie były częścią ich własnej tożsamości politycznej. No to jednak jest trochę cios poniżej pasa, ponieważ sam pan powiedział, że
wszyscy solidarnie w tej sprawie milczą, niezależnie od tego, po której stronie barykady się znajdowali te ćwierć wieku temu. Milczą dlatego, ponieważ sprawa dotknęła nie tylko osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o założeniu więzień, ale także za osoby, które nie podjęły postępowania w sytuacji, kiedy w 2005 roku, kiedy pojawiły się zarzuty co do istnienia więzień CIA. Także to jest właśnie sprawa bardzo specyficzna, ponieważ ona dotyka zarówno lewicy, jak i prawicy. Prawda? Każdy, znaczy większość polityków potencjalnie może być postawiona przed odpowiedzialnością w związku z tą. Nie mogę się oprzeć pokusie, żeby zacytować aforyzm Stanisława Jerzego Leca i bardzo przepraszam tłumaczy, bo on jest całkowicie nieprzekładalny. Lec kiedyś powiedział, ja nie wiem, kto jest praworządny, ja jestem praworządny przez samorzet. Sorry about that. Przechodząc na grunt amerykański, tutaj pan Artur nam mówił, że przecież Stany Zjednoczone to jest taki kraj, od którego by się jednak oczekiwało czegoś lepiej, prawda? Czegoś więcej. A przynajmniej, że będzie realizował to, co deklaruje, że chce realizować. A z drugiej strony można powiedzieć, że gdyby nie to, co zrobiło amerykańskie media, amerykańskie organizacje pozarządowe oraz, jak pan Artur nam przypomniał, paru amerykańskich funkcjonariuszy, niewiele byśmy wiedzieli, czy to o tajnych więzieniach, czy o Abu Ghraib. Abu Ghraib w końcu zostało ujawnione z pomocą państwa amerykańskiego. Więc chciałbym, żeby do tych podstawowych pytań o to, na ile można ufać państwu, i na ile jesteśmy zainteresowani tym, co państwo robi, żeby nam zapewnić bezpieczeństwo, ja chciałbym panią zapytać, czy rzeczywiście ma sens oczekiwać więcej od Stanów Zjednoczonych, a jeżeli już oczekujemy więcej, to od kogo konkretnie w Stanach Zjednoczonych? Od prezydenta, od kongresu, od mediów, od organizacji pozarządowych, od zwykłych obywateli, czy też po prostu winniśmy przyjąć do wiadomości, że Stany Zjednoczone to jest państwo jak każde inne, tyle że szczególne, bo bardzo, ale to bardzo potężne. It's on. Thank you very much. It's an honor to be here. I thank you for allowing me to be part of this distinguished panel. Your question is an important one. What should we expect from the United States? Is it like any other country, or is it just bigger and more powerful? And I think one should expect the most. I think one should generally expect the most from all countries. Whether they perform up to expectations, of course, is a separate matter. But I think that we are in a unique moment in history where the United States' reputation as a leader on human rights issues has been sorely damaged with what has happened since September 11th, with what has happened in Abu Ghraib, with what has happened with the war in Iraq, with what has happened with CIA detentions, not just in Poland, but all over the world. So here is a unique moment in history for other countries to take the lead, to tell the United States that things can and should be done differently, and there is room for the rule of law when it comes to countering terrorism. And I submit that the path-breaking work of the Helsinki Foundation and other Polish civic institutions is a role model for what countries like Poland can show the United States. Because what we know, let me start with the first question that you posed, which is, what do we know about CIA renditions? And the fact of the matter is that the Bush administration fought tooth and nail to
prevent the public from knowing anything about its torture policies. And it was through litigation under the Freedom of Information Act that NGOs like the American Civil Liberties Union were able to obtain documents like the one I'm holding actually in my hand, a document that was released after several years of litigation under the Freedom of Information Act that describes in detail the rendition process. And this is one of the few official US documents that actually goes through the rendition process step by step, from the point of time that a detainee is captured to the point of time the detainee is put on a plane, then the time that the detainee is then brought to a black site, and then the horrific interrogations that follow. I think that it's worth people stepping back for a second and realizing actually there is documentary evidence that shows that these renditions happened and that people were, that these so-called suspects were subjected to a range of torture methods, including waterboarding. The United States government has repeatedly acknowledged that it has waterboarded terrorist suspects. So there are some things that are beyond dispute. The United States government has in effect admitted that it has tortured people. And yet, not a single U.S. official has been held accountable to date for that torture. Now, those two very simple facts, the fact that the U.S. government has put into the public domain documents that show that it had a systematic program of torturing people, and the fact that to date, not a single U.S. official has been held accountable, speaks volumes about the moment in history in which we find ourselves in, and the opportunity for countries like Poland to step in and take the lead in showing these other countries that what the way forward is. I think just to go back a little bit to what we know that the U.S. had this rendition program. It has admitted that it has tortured people. It has lists of interrogation methods that were applied on these so-called terrorist suspects have been put into the public domain. We know from Senator Dick Marty's reports that at least 14 European countries were complicit in rendition. And Poland, Romania, and Lithuania are now known to have held, have hosted CIA black sites. So given what we now know about Europe's involvement, there is not only role for Poland to take the lead, but for Europe to take the lead in showing the United States that it plans to do things differently. I'd like to speak just a little bit about a particular case that I'm involved in with Mikolaj Pietrzak. It's the case of Abdul Rahim Al Nashri, who is a Saudi national who was detained incommunicado in Poland from the end of December of 2002 to the middle of till about 6th of June 2003. He was held secretly detained on a CIA prison in Poland. And U.S. government documents show that Mr. Al-Nashri, during that time period, was tortured, that he was subjected to mock executions with a power drill stuck to his head, with a handgun struck to his head. He was subjected to threats of sexual assault directed at his mother, and he was subjected to stress positions, including standing stress positions that almost dislocated his arm while he was being put. Now, this is a U.S. government document that describes the interrogation methods that Mr. Al-Nashri was subjected to over the relevant time period. So, given that, I think that there obviously, there is a lot that remains unknown about the CIA rendition program, the precise details of who knew what when. But we have enough in the public domain for accountability to move forward. And it's clearly not going to happen, or it hasn't happened so far in the United States. But that doesn't mean that other countries cannot promote accountability, and it doesn't mean that other countries cannot then pressure the United States to come clean with its own record. And so I would end with this, and that is that President Obama is coming to Poland at the end of the month, and it is a great moment for Poland
to ask President Obama what he intends to do about rectifying the image of the United States and the partnership of Poland and the United States in the world. Because what the world knows right now about the partnership between the United States and Poland is that this was a partnership of torture. And I think it is time for the world to appeal to President Obama and to officials within Poland that this should really be a partnership of truth, of justice, and of accountability. Thank you. Trochę upraszczając, można by odpowiedzieć, że pan prezydent już odpowiedział na hipotetyczne zadane pytanie. Odpowiedział w Abbottabadzie w Pakistanie, tak? I w związku z tym pytanie staje się redundantne. To nie jest nasz główny temat, ale bardzo byłbym ciekaw, co pani by powiedziała o tym, że no, zaczęła pani od słów, że to jest szczególny moment w historii, bo Stany Zjednoczone już nie są wiarygodne jako obrońca praw człowieka. No ja pamiętam szczególny moment w historii w latach 70., kiedy okazało się po ujawnieniu bezpośredniego zaangażowania rządu amerykańskiego w obalenie prezydenta Allende, po ujawnieniu planu Kondor. No wtedy się okazało, że Stany Zjednoczone już nie są wiarygodne jako obrońca praw człowieka. Pamiętam, jak w latach 50. się okazywało, że Stany Zjednoczone już nie są wiarygodne jako obrońca praw człowieka, no bo obalenie rządu Arbenza i tak dalej, i tak dalej. Coś najwyraźniej jest w tych Stanach Zjednoczonych takiego, że chociaż dopuszczają się oficjalnie zbrodnie, jak te, o których pani mówiła, nadal jesteśmy gotowi im ufać, tak jak nie bylibyśmy gotowi ufać jakiemukolwiek innemu państwu. To jest zresztą pytanie, chciałbym zadać naszym pozostałym panelistom też, bo chociaż nie jest to główny temat naszej dyskusji, wydaje mi się on ciekawy. Dlaczego tak jest? Jak pani myśli, jak państwo myślicie, że gotowi jesteśmy ufać Stanom Zjednoczonym? Well, I think that obviously power counts for something. The fact that the United States possesses, it is a key player in the world as a pragmatic matter. States have to deal with other states that are powerful. But let me draw your attention to a very interesting resolution that was passed just last month by the Council of Europe's Parliamentary Assembly. It's against the death penalty. And the resolution chastised the United States for its death penalty practices and said that we expect better from a country like the United States. So I think that there are issues in which Europe will step back and say this much and no further. And I think that when it comes to torture and the death penalty, it's possible that Europe will distance itself and say, we do not trust you. And that, I mean, I think that there's good reason to do that here, given all of the evidence in the public domain. Our client, Mr. Al-Nashri, now is, after being detained and tortured in Poland, was transferred to other secret detention centers and now is in Guantanamo Bay, where he's been charged with offenses that carry the death penalty. And so this implicates Poland's obligations under the European Convention not to have transferred someone in the face of a substantial risk of the death penalty. And in light of the Council of Europe's Parliamentary Assembly resolution, one wonders whether there is room to galvanize public opinion to say that Poland should exert pressure on the United States not to seek the death penalty in this case. So I would defer to my colleagues to add to this. Pani Olgo, dlaczego ufamy Stanom Zjednoczonym? Для России это вопрос такой скользкий, скажем.
Да? Что касается той части российского общества, которая действительно доверяет штатам, которая хочет доверять штатам, то это доверие связано прежде всего с необходимостью моральной перезагрузки в отношениях. Да? То есть традиционно, пускай даже на уровне декларации считается, и Амрит сказала об этом, что США – это страна, которая готова гарантировать, ну, декларативно, да, права человека. Российское государство, к сожалению, даже декларативно, на словах, гарантировать права человека не способно. Дело в том, что мы тоже имеем достаточное количество закрытых тюрем, которые не имеют никакого отношения к, скажем, системе юстиции в России, которые частные, закрытые, пыточные тюрьмы, в Чечне таких достаточно, ну и в других регионах Кавказа. Существует достаточное количество оснований для российского права, для того, чтобы реагировать на это. Ну, скажем, сейчас в Вене в конце мая должно состояться вынесение приговора в отношении убийц Умара Исраилова. Это человек, который стал охранником Рамзана Кадырова после того, как побывал в его закрытой тюрьме. Эта тюрьма — страшное место, и Умар, после того, как ему удалось убежать оттуда и убежать, собственно, из России, уже здесь, на территории Европы, очень красочно в своем судебном иске в Европейский суд расписал в деталях, что происходит в этой тюрьме. У него было некоторое количество свидетелей, многие из них живы до сих пор. И поскольку существует иск в Европейский суд, в общем, это юридический факт уже состоявшийся. То есть разговаривать о том, что эти пытки имели место, и о том, что тюрьмы существуют, можно. Ну, это вот единственное свидетельство. Российское общество реагирует на это, ну вот, знанием. Российское государство не реагирует на это никак. Никак. То есть этих тюрем будто бы не существует. И вот, вероятно, для той части российского общества, которая хочет верить Америке, основание для вот этого доверия – это способность к диалогу. Для нас это очень важно. Вот российское государство часто на диалог не способно, а мы понимаем, что диалог – это, в общем, основа для изменений. До тех пор, пока мы не можем разговаривать, до тех пор, пока перед нами стена, в общем, ну, ждать изменений каких-то было бы глупо, наверное. Да? Вот США – это та страна, которая, по крайней мере, готова разговаривать. Panie Arturze. Ja myślę, że w Polsce ta sprawa miała taki wpływ, miała wpływ na postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako sojusznika. To znaczy, mi się wydaje, że tak jak mieliśmy przez lata 90. i początek lat 2000. taki zachwyt relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza wojna w Iraku, druga wojna w Iraku, współpraca gospodarcza, współpraca polityczna, bardzo bliska, przystąpienie do NATO. To proszę, to wydaje mi się, że zarówno wojna w Afganistanie, jak i ta kwestia więzień CIA przynosi coś w rodzaju takiego otrzeźwienia, takiego znormalizowania stosunków, że możemy współpracować, ale niech się to odbywa na jakichś zasadach bardziej równorzędnych. Oczywiście te zasady nigdy nie będą równorzędne, bo to jest supermocarstwo i my możemy jedynie korzystać z pewnych uwarunkowań geopolitycznych, które z tym się wiążą. Natomiast wydaje mi się, że po Afganistanie i po więzieniach CIA już nie będzie takiej samej otwartości, takiego, można powiedzieć, kompletnego, bezwarunkowego zaufania do Stanów Zjednoczonych. I to mi się wydaje z dużą wartością w naszych relacjach. I wydaje mi się, że dlaczego tak bardzo ufamy Stanom Zjednoczonym. No, tu argumentów jest pewnie wiele. Myślę, że to można by spojrzeć i do przeszłości, i do roli Stanów Zjednoczonych, jakie miała w przejściu do systemu demokratycznego. Mi się wydaje, że to jest najważniejsza rzecz, ale też kwestia oczywiście relacji z Rosją, prawda, i to, że Stany Zjednoczone jednak na nie jakoś można w tych trudnych relacjach europejskich liczyć. I wydaje mi się, i to jakoś tak patrząc realistycznie, to pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, na przyszłość jednak zakładam, że cały czas na te Stany Zjednoczone będzie można liczyć, pomimo tych wszystkich nadużyć, aczkolwiek ta ostrożność w relacjach nie zaszkodzi. Słowem, podczas kiedy pani Singh zdaje się uważać, że tym razem istotnie następuje zmiana w stosunku do Stanów Zjednoczonych, państwo oboje ciągle jeszcze pokładacie nadzieję, jak mi się wydaje, uzasadnione tym, co
bardzo ładnie kiedyś ujął w jednej ze swoich maksym La Rochefoucauld, mówiąc, że hipokryzja to jest hołd, który występek składa cnocie. Innymi słowy, że Amerykanie, nawet jak robią świństwo, to wiedzą, że robią świństwo i się trochę tego wstydzą. Tak? To istotnie byłaby pewna przewaga nad innymi rządami, które znamy, ale to się też wydaje być strasznie kruchym gruntem do budowania długofalowych nadziei. Do tego punktu będziemy mogli jeszcze powrócić. Ja chciałbym panią jeszcze troszeczkę pomęczyć o tą moją domniemaną odpowiedź Obamy. Dlaczego trzeba było Bin Ladena tak zabić? Bo można byłoby sobie wyobrazić, że Stany mogłyby pokazać śmierć Bin Ladena przez pryzmat rozmaitych metod interpretacyjnych, które by zmniejszały drastyczność przesłania. A można byłoby podkreślać, że istniało ryzyko, że sięgnie po broń. Można byłoby mówić, że komandosi mieli zadanie pojmać, a jeżeli się nie da, to zabić. Dlaczego Obama powiedział wprost, że mieli rozkazy go zabić? Co Amerykanie, co Stany Zjednoczone na tym zyskują? I hate to disappoint you, but I think that the answer is more complicated. I think the facts are still not clear. We don't know the precise rules of engagement for the raid team that went in to capture Bin Laden, and even legal academics will debate what is the lex specialis of this kind of situation. Is it the law of armed conflict? Is it human rights law? Was there an armed conflict? I mean, I think all of these, the legal questions are still very much unresolved and depend to a critical degree on the facts on the ground, which are still unclear. So I'm unfortunately not able to give a straightforward answer to the question. I think that the broader question here is one that relates to the United States' policy of targeted killing and drone attacks. And I think that again, a lot of it depends on the region that we're talking about, whether there's an international armed conflict. Is it an international armed conflict? Is it a non-international armed conflict? Was the person resisting capture at the time that the raid happened, and so on and so forth? The fact of the matter is, I think there needs to be more transparency about the rules of engagement, the laws under which the United States itself considers itself bound, and so on. So that's my response. Pani Olgo, czy nie jest jednak tak, że wniosek, jaki można na przykład w FSB wyciągnąć z akcji w Abbottabadzie, to że jeżeli Amerykanom wolno, no to nam dopiero wolno. Któryś z polskich dziennikarzy, komentując śmierć Bin Ladena, napisał: no może się tak zdarzyć, że następnym razem, jak Achmed Zakajew przyjedzie do Polski, to Rosjanie nie przyślą wniosku o ekstradycję, tylko ekipę zabójców, żeby go odstrzelić i rozwiązać problem. Czy to jest tylko takie bzdurne dziennikarskie gdybanie? Czy pani myśli, że śmierć Bin Ladena mogłaby coś zmienić w polityce Rosji w kwestii tak zwanych pozasądowych zabójstw? Ну, я должна сказать, что в том случае, если бы мы допустили, что это может повлиять в сторону увеличения таких случаев, да, что если после того, как был устранен Бен Ладен, российские силовики начнут точно так же убивать всех тех, кого считают виновным в терроризме, то это, ну, с Россией уже случилось. Для нас это уже состоявшийся факт. В том, что касается происшествий подобного рода на территории других государств за пределами России, то вспомним, что случилось с господином Яндарбиевым, вместе с которым был убит его ребенок за пределами Российской Федерации. И упомянутый мной Умар Исраилов тоже был убит на территории Вены, далеко довольно
от территории Российской Федерации. Что же касается того, как подобные операции происходят у нас на Кавказе, в зоне ведения боевых действий, то это для нас общая практика. Это общая практика, о которой не устают говорить правозащитники, и о которой, собственно, уже бы стоило задуматься и правоохранительным органам. Есть некоторая логика, извращенная, безусловно, логика, которой милиция, ФСБ и прочие силовики, коих огромное множество, которые у нас на Кавказе действуют, мотивируют свои действия, и сводится она к следующему. Человек, подозреваемый в терроризме, если даже он будет задержан живым, часто не будет судим по соответствующей статье терроризм. То есть там может быть все что угодно, участие в бандформировании, незаконный оборот оружия и так далее. Но по российскому закону судить его за терроризм, собственно за терроризм, довольно сложно. И проще, у школы так сложно все, а тем более мы понимаем, что суды происходят на территории Кавказских же республик, и родственные связи там чрезвычайно тесны. То есть вот у нас огромное террористическое дело, где 12 подсудимых, оно слушалось, все ингуши, оно слушалось за пределами Ингушетии. Потому что долго, в течение 5 лет, не могли найти судей, которые бы не состояли ни с кем из подсудимых в кровном родстве. Вот чтобы избежать всех этих коллизий, часто, как кажется нашим правоохранительным органам, человека проще убить. И это, конечно, вызывает вопросы. Ну вот странное дело, братья, мирные братья, с утра сели в автобус, поехали на работу. В течение дня к работе, к фотоконторе подогнали БТР, огромную боевую машину, расстреляли их фотоконтору, подогнали танк и разрушили все до основания. Какие основания? Зачем их убили? Естественно, без суда и следствия, когда была возможность взять их живым. ФСБ предложит кучу объяснений, почему это произошло именно так. Ну, как правило, это бывает сопротивление. Там есть еще одно объяснение, тем не менее. Участие в боевой операции с применением тяжелой техники оплачивается по более высокому тарифу. Вот как ни печально, для Российской Федерации это так. Поэтому, помимо того, что с позиций простоты, да, мнимой простоты в борьбе с терроризмом, есть еще и вот этот меркантильный момент. Поэтому, к сожалению, то, как Соединенные Штаты поступили с Бен Ладеном, я думаю, что никоим образом не повлияет на то, как ведет себя ФСБ и прочие силовики на Кавказе. Panie Arturze, karkołomne pytanie. Czy akcja na Bin Ladena może wywrzeć jakikolwiek wpływ na jakiekolwiek akcje prowadzone przez jakiekolwiek polskie służby? Czy też szczęśliwie to jest jedno zmartwienie mniej? Nie bardzo rozumiem pytanie. Innymi słowy, czy w praktyce polskich służb może się w ogóle pojawić taka sytuacja, w której komuś może przyjść do głowy, że no skoro Amerykanie mogli z Bin Ladenem, no to my teraz w tej sytuacji też możemy. Czy to jest po prostu już zupełna abstrakcja? Ja bym powiedział tak, że trudno mi jest powiedzieć, że to jest abstrakcja, ponieważ przypominam sobie przypadek pana pracownika firmy Geofizyka. I chciałbym przypomnieć stanowiska niektórych polityków wtedy, którzy zupełnie bez... Proszę przypomnieć dla naszych tak, gości, właśnie, o co chodziło. Właśnie mówię, tak. Pan Stańczyk, albo Stańczak, nie pamiętam nazwiska, został porwany i pozbawiony życia przez talibów w Pakistanie. I w związku z tym trwała dość duża akcja dyplomatyczna zmierzająca do wyjaśnienia, kto był sprawcą. W końcu udało się ustalić, kto jest sprawcą i pojawiło się jedno oświadczenie polityka, bodajże napisane na blogu, jeżeli mnie pamięć nie myli, że to jest taki moment, że tam nie należy się jeden polityk, pamiętam, powiedział, że dobrze, że to się stało w Pakistanie, bo tam grozi kara śmierci i będzie można ją wykonać. To było jedno oświadczenie. Drugie stanowisko polityka było takie, żeby wysłać służby specjalne, żeby się tutaj rozprawiły na miejscu z tymi osobami, sprawcami tego zabójstwa. Także biorąc pod uwagę tego typu oświadczenia i tego typu
mentalność, to ja, jak powiedziałem na początku, nie ufając państwu w tych sprawach, nie wiem, tak? Znowu nie jestem w stanie powiedzieć, że tak, na pewno polskie służby są wzorowe, fantastyczne i nic takiego nie ma prawa się zdarzyć. Mogę sobie, myślę, że wyobrazić sytuację, kiedy może to być w jakimś interesie państwa polskiego, żeby taką akcję przeprowadzić. To, co, o czym chciałbym jeszcze powiedzieć w kontekście Osamy Bin Ladena, to mi się wydaje, że niezwykle niepokojące były oświadczenia polskich polityków, ale także w ogóle polityków europejskich, w których moim zdaniem nadmiernie było używane słowo, że sprawiedliwości stało się zadość, że zatriumfowała sprawiedliwość, czy wręcz takie wręcz niesmaczne żarty Radosława Sikorskiego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli instytucje europejskie, w tym politycy europejscy, będą oskarżali później Rosję o różnego rodzaju pozasądowe zabójstwa, to Rosja będzie mogła bardzo łatwo powiedzieć: ale zaraz, przecież wy mówiliście, że to jest wymierzanie sprawiedliwości. No to my właśnie wymierzamy sprawiedliwość, tak? My właśnie w ten sposób rozwiązujemy nasze problemy. Przecież wy to akceptujecie, tak? To z waszych wypowiedzi wynikało, że tego typu sposób rozwiązywania problemów jest częścią, jak rozumiem, waszej tożsamości politycznej także. I to było, reakcja europejska była szalenie niebezpieczna z punktu widzenia tego wpływu, który potencjalnie Rada Europy, Unia Europejska może wywierać na Rosję i wpływać w ten sposób na zwiększenie poziomu przestrzegania praw człowieka. I ostatnie pytanie przed przerwą, po której państwo będziecie mogli też uczestniczyć w tej dyskusji. Czy w ocenie praworządności i etyczności postępowania państw to, jaki system polityczny w danym państwie panuje, ma w ogóle jakieś znaczenie? Bo są tutaj możliwe przeciwstawne stanowiska. Można powiedzieć, od demokracji oczekujemy więcej. Demokracja winna wywiązywać się ze swoich zobowiązań, szanować prawo, starać się doskonalić. Można powiedzieć wręcz odwrotnie. Demokracja jest strasznie kruchym systemem rządzenia, bardzo narażonym na ataki nieprzyjaciół. I demokracja w samoobronie może naruszać swoje zasady, skoro grozi, że może ulegnąć atakom nieprzestrzegającego zasad wroga. To nie jest debata do rozwiązania, ale myślę, że bardzo byłoby ciekawe, gdybyście państwo zechcieli powiedzieć, który pogląd jest wam bliższy. I'm sorry, the translation cut out for a second on my... So could you repeat the question? Czy bliższy jest pani pogląd, że... Czy bliższy jest pani pogląd, że od demokracji należy wymagać więcej, bo to jest demokracja? Czy pogląd, że demokracja właśnie dlatego, że jest demokracją, a jest to strasznie kruchy, wrażliwy sposób rządzenia, czasem broniąc się, musi naruszać własne zasady, bo przeciwnicy nie przestrzegają żadnych? That's a really hard question. I think that democracy is the best we've got. I mean, I think it's an imperfect system, certainly, that, and there are majorities, and it's subject, especially where the majority is of a particular opinion, that you can find that the government ultimately caters to what is populist. So in that sense, in a strict sense, democracy can be... can be less respectful of individual rights because it's majoritarian, but on the other hand, the alternative is far worse. So I think we've got to, you know, democracy is the best we've got, and we have to figure out, and that's why we have other institutions other than the executive branch. That's why we have a judiciary. That's why we have legislatures, and I think particularly when it comes to questions that
deal with national security, be it in the context of the typical armed conflict in cases of war, or be it in the cases of counterterrorism, which in some which the, as you know, have been inappropriately described, in my view, as wars. This balance of power between the branches of government is critical, and I think that, and to the extent that your definition of democracy includes those checks and balances that are usually emblematic of constitutional democracies, I think that the democratic institutions have a key role to play in how one ends up preserving individual rights in the face of populist majoritarianism. Thank you. Я, наверное, слышно меня? Да. Я, наверное, к этому вопросу зайду немножко с другой стороны. Дело в том, что вот в контексте того, что происходит в Российской Федерации, у нас вопрос стоит несколько иначе. У нас демократия использует борьбу с терроризмом для того, чтобы уничтожить саму себя, потому что российской власти демократия как таковая неинтересна. Страшный случай, о котором, я уверена, все вы знаете. В 2005 году была захвачена, сентябрь 2004, была захвачена школа в Беслане. Погибло более 300 человек, из которых в основном были дети. Естественно, и сейчас это уже доказано, большинство из них погибли не вследствие действий террористов, а вследствие спонтанных и, в общем, во многом не продуманных действий оперативного штаба по освобождению этих детей. И вот то, что произошло, подвигло российскую власть к единственному системному решению этой проблемы. В России были отменены выборы губернаторов. Выборы руководителей регионов в России сейчас отсутствуют. Эти люди назначаются. То есть система управления Российской Федерации огромной страной. Мы понимаем, часто люди, которые живут на одном конце, не понимают людей, которые живут на другой, потому что они не только говорят на разных языках, это принципиально разные культуры. Вот эта страна управляется из Москвы. За тысячи километров она управляется из Москвы. Это единственное следствие, которое тогда еще, скажем, демократия, но, по крайней мере, большая демократия, чем та, что мы имеем ныне, поимела из того, что случилось. Допустим, и российские власти именно так мотивировали свое решение, что это каким-то образом должно способствовать контртеррористической защите. Однако после этого мы имели на территории Российской Федерации не один десяток террористических актов, от которых российские власти получали тоже, я уверена, определенный дивиденд, однако вот с позиции российского населения, что мне от этой централизации? Демократию у меня уменьшили, да? У меня отняли многие из моих прав. Свобод мне не гарантировали. Так стоит ли мне вообще каким-то образом ставить вопрос о том, что демократия может жертвовать каким-то количеством моих прав во имя защиты себя самой? Моя демократия от себя отреклась. Так что, ну, по крайней мере, в части Российской Федерации, мне кажется, что вопрос так вообще уже не стоит. Odpowiadając na to pytanie, ja chciałbym wrócić z jedną kwestią malutką do więzień CIA, ponieważ ta sprawa pokazała jedną zasadniczą rzecz, a mianowicie, że działalność służb specjalnych pozostaje w dużej mierze poza kontrolą instytucji demokratycznych, prawda? Że została ujawniona przez zachodnie media i organizacje pozarządowe istotna sprawa, która w ogóle nie została rzetelnie zbadana przez chociażby Komisję Sejmową do spraw służb specjalnych. I teraz, jeżeli byśmy przyjęli tę tezę, że demokracja ma się obronić, ma posiadać te specjalne możliwości bronienia się przed swoimi wrogami, no to zakładamy przyznanie dalej idących kompetencji służbom specjalnym. Ale służbom specjalnym gdzie? W państwie, w którym w ogóle nie ma kontroli, nawet teraz obecnie wystarczającej, nad działalnością służb specjalnych. Jeżeli przyznajemy specjalne kompetencje, no to się musi wiązać ze zwiększeniem poziomu inwigilacji obywateli. Musi się to wiązać z tym, że coraz więcej osób trafia przed oblicze tych służb, jest poddawane
nieludzkim, poniżającym praktykom, czy wręcz torturom, że coraz więcej osób może być dotkniętym działalnością takich służb. Bo to jest podstawowy argument przeciwko, prawda, torturom, że państwo nie może sobie na nie pozwolić, ponieważ zawsze w każdym przypadku konsekwencją tego jest brak kontroli, rozprzestrzenianie się tortur, powszechne ich stosowanie i brak odpowiedzialności osób, które te tortury stosują. Wreszcie, co to powoduje? Konsekwencją tego jest to, że coraz więcej niewinnych osób trafia. Mamy niedawne ujawnione depesze, akta z Guantanamo, gdzie się okazuje, prawda, że zegarek Casio był wystarczającą przesłanką do tego, żeby osobę zatrzymać i pozbawić wolności na wiele lat. I wreszcie to, co jest też niebezpieczne, to, że jeżeli takie instrumenty służby posiadają, no to może się obrócić także nie w stosunku do tych osób, które tworzą jakieś tam teoretyczne zagrożenie, ale też w stosunku do przeciwników politycznych i w ten sposób skończymy z systemem autorytarnym, a nie z obroną systemu demokratycznego. Dziękuję.